Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony. Zapraszam na nasze przed otwarciem rynków. Powiemy sobie o tym, co się dzieje na giełdach, na kryptowalutach, na walutach, na towarach, surowcach, ale być może troszeczkę w mniejszym gronie, dlatego że powiem o tym, co ciekawego faktycznie się dzieje, albo to, gdzie ja tam widzę coś ciekawego. Być może trochę krótszy odcinek na wakacje, aczkolwiek kto mnie słucha, to prawdopodobnie nie będzie zadowolony. Mimo wszystko chcecie oczywiście rzeczy, żeby były wszystkie omówione. No, nie jestem w stanie. Chciałbym też tak małą próbę przeprowadzić w lipcu takich spotkań troszkę edukacyjnych w tą niedzielę. Nie ukrywam, że też lipiec traktuję jako taki miesiąc małego resetu dla siebie, żeby też głowa odpoczęła przed bardzo intensywnym sierpniem, wrześniem, a tak naprawdę wrześniem, październikiem i listopadem, a gdzie będziemy musieli być najbardziej skupieni wokół rynków finansowych, bo tam będzie właśnie najwięcej się działo, bo to będą statystycznie najbardziej zmienne miesiące. Lipiec jest stosunkowo spokojny, nie zawsze tak bywa. Teraz mamy też Mistrzostwa Europy, więc czasami też to wpływa na frekwencje na rynkach finansowych. Niemniej, jak widzicie na WIG 20, na razie jest dobrze. Obawy o RGR-a na razie się nie spełniają. Jak już coś, to podwójny szczyt będzie można szukać jako pesymiści. Natomiast ze względu na to, że pokonaliśmy wszystkie poszczególne opory, które po drodze były, bo ja tutaj przy tych dołkach, gdzie rynek ładnie stworzył ten 14 czerwca ładną świeczkę, ja wspominałem o poziomie 2520 jako cel. Tutaj nawet rysowałem wcześniej, tak, z tego miejsca, że tutaj taki ruch będzie, którego się spodziewam, 100% nigdy nie mam. I rynek nie przetestował najważniejszego wsparcia, czyli 2335 z tej perspektywy, ale co więcej, jakby utrzymał ważny poziom wsparcia z tej strony. Więc optymizm jest cały czas na rynkach. Pytanie, co go może zepsuć. I tutaj Was zachęcam, dla pesymistów jest taki nowy raport Macro Alchemist dotyczący tego, co się dzieje na rynku nieruchomości, ale nie personalnie, nazwijmy to Stany Zjednoczone, tylko globalnie. A tutaj autor, czy też prowadzący fundusz Santiago Capital, Brent Johnson, który jest autorem Milkshake Theory, jest też współautorem tego PDF-a, nazwijmy to. Link znajdziecie w opisie, żeby sobie go pobrać. Ja nie będę go streszczał jakby w całości nawet tak naprawdę, tylko zwrócę Wam uwagę na tutaj jeden z elementów, który właśnie jest poddawany pod dyskusję w tym e-booku. Zachęcam do tego, żebyście sami się jakby z nim zapoznali i wyciągnęli wnioski, ale jedna rzecz jest bardzo ciekawa, to jest to, jak połączone są ze sobą naczynia rynku nieruchomości aktualnie na świecie i to jest inaczej niż było w 2008 roku, więc no jest to dodatkowy problem, czy jakby dodatkowy temat, który może powodować, że na rynku nieruchomości będzie źle. Ale tu zostawiam Was z tych artykułem, bo ja też nie zdążyłem go jeszcze od początku do końca przeczytać, natomiast zapowiada się ciekawie. Link znajdziecie też w opisie do George'a Gammona, który mówi o Global Real Estate Markets Could Crash Because of This. No i właśnie omawia ten raport, który przed chwilą Wam przytoczyłem, więc tam możecie znaleźć skondensowaną wersję. No i jestem ciekawy Waszego zdania, dajcie znać w komentarzu, czy popieracie, czy zgadzacie się jakby z taką wizją najbliższego kryzysu, bo to tak w sumie do tego zmierza. Natomiast wróćmy teraz do naszego standardowego flow, czyli tego, co nas czeka w nadchodzącym tygodniu. A tutaj nas czekają bardzo ciekawe dane z Europy. Przede wszystkim wróćmy sobie na początek do Chin. Produkcyjne PMI i nieprodukcyjne PMI już opublikowane. Wybory. No to tu będzie bardzo ciekawie w Europie. Zobaczymy, co się wydarzy na początku tygodnia, jak tutaj wybory się staną. Ja nie nagrywam tego na żywo, czy nie prowadzę tego na żywo, tylko nagrywam w ciągu dnia, więc jeszcze nie wiadomo, jaki jest wynik tych wyborów. I też moim zdaniem bardzo trudno powiedzieć, jaki będzie dodatkowy output. No, znaczy zakłada się oczywiście, że jeżeli tutaj ta strona Macron gdzieś tam wygra, no to będzie dalej proeuropejsko i dalej będzie bajlando, no bo rynki już w sumie zareagowały negatywnie na to, że może być inaczej. No i jakby było inaczej, no to wtedy faktycznie byłby problem i prawdopodobnie rynki pogłębią korektę. No, ale mówimy tutaj o prawdopodobieństwie, ponieważ reakcja na te wybory jest zwykle różna, dlatego przyglądajcie się samej reakcji. Natomiast w poniedziałek informacje na temat wstępnych odczytów inflacyjnych z Niemiec. Tutaj mamy odczyty miesiąc do miesiąca. Natomiast z perspektywy rok do roku, tutaj mamy odczyty 2,4 i najbliższy odczyt ma wynieść 2,3, czyli się lekko obniżyć. Niemiecka inflacja ma to do siebie, że porównujemy tutaj ją cały czas do spadkowej tendencji, czyli jakby ta baza wprawdzie maleje, ale dalej jest wysoka, bo w Polsce, przypominam, mamy troszeczkę inną sytuację, bo tutaj mamy odczyty, które porównujemy już
Chociaż nie, jeszcze porównujemy do spadkowych. Dopiero zaczniemy się to wypłaszczać. To w Stanach Zjednoczonych jest tak, że tutaj już zaczynamy się porównywać do flauty, tak? A tutaj tak ta inflacja nie jest niska, bo inflacja w Stanach Zjednoczonych jest wyższa niż w Europie, dlatego Fed utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie, natomiast Europejski Bank Centralny już obniżył. W ogóle taka małe pytanie do Was, czy jest lepiej z dźwiękiem, bo w ostatnim czasie pojawiły się sugestie, że coś jest z mikrofonem nie tak. Faktycznie jakby jest różnica w tak naprawdę w ostatnich kilku tygodniach, nie mam pojęcia dlaczego, natomiast teraz pogrzebałem trochę w ustawieniach, zmieniłem ustawienia, mam nadzieję, że jest lepiej. Będę wdzięczny za informację, czy tak jest, czy też nie. Powinno być mniej szumu i głębszy dźwięk. Natomiast wracając do samej analizy i tego, co nas czeka w tym tygodniu, więc odczyty inflacyjne. Oczywiście, jeżeli te odczyty nie byłyby wyższe, tylko niższe, no to to byłoby in plus, bo by pozwalało Europejskiemu Banku Centralnemu obniżać dalej stopy procentowe. Później mamy produkcyjne PMI ze Stanów Zjednoczonych. Tu mamy bardzo różne odczyty. Jeżeli chodzi o ISM, to mamy tutaj na 49,2. Chicago PMI jest lepszy, więc tutaj duże różnice, ale jest poprawa też. Tak, rośniemy tutaj, jeżeli chodzi o wartości i tylko wystarczy, że pokonamy te 50 punktów i już będzie jeszcze lepiej. Rozpoczyna się też kongres Europejskiego Banku Centralnego, czy jakbyś panel dyskusyjny podczas Europejskiego Banku Centralnego, czy Forum Europejskiego Banku Centralnego na temat centralnej bankowości i we wtorek będzie miał przemówienie pan Powell oraz pani Lagarde, więc też warto się temu przyglądać, a to wszystko będzie po tym, jak poznamy odczyty inflacyjne i to wstępne odczyty inflacyjne z Europy, gdzie tutaj będzie publikacja, jeżeli chodzi na przykład o ogólny odczyt CPI, ma być na poziomie 2,5, gdzie ostatnio było 2,6. I znowu, tutaj cały czas jeszcze porównujemy się do silnie spadkowych wartości w zeszłym roku. One najmocniej spadły później tutaj między wrześniem a październikiem, więc tak naprawdę kluczowe z perspektywy tej drugiego podbicia inflacji będzie porównywanie się do wartości właśnie od października. To dopiero wtedy poznamy, czy efekt bazy, który tutaj jest mocno spadkowy, ustabilizowała się ta baza, nie zacznie się zmieniać. Zawsze tutaj warto mieć to na uwadze, że to nie są procesy zmieniające się z dnia na dzień. W COVID-zie tak przywykliśmy do tego, ale to jest wyjątkowa sytuacja, była wyjątkowa sytuacja. A job openings systematycznie maleje, co jest oczywiście odczytywane jako coś negatywnego, aczkolwiek może mieć tylko i wyłącznie wpływ, jakby znaczenie to, że zmienia się paradygmat tego, że szukamy w wielu miejscach tych osób, które miałyby pracować, tak? Bo to był główny zarzut dla Job Openings, że to jest tak naprawdę jedna praca, ale ogłaszana w wielu stanach, na przykład, bo jest praca zdalna. A sprzedaż na Australii to może mniej. O, i ADP, bo mamy pierwszy tydzień miesiąca, pierwszy piątek miesiąca, więc będą dane dotyczące NFP, czyli Non-Farm Payrolls. A informacje na temat zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, jakkolwiek wielu komentatorów uważa, że te dane już nie mają znaczenia, to rynek i tak się pod nie układa. Więc będziemy patrzeć, jakie jest stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych, jak wygląda zatrudnienie, jak wygląda struktura zatrudnienia. A to ma znaczenie, ponieważ struktura zatrudnienia w ostatnim czasie jest też istotna. Zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o osoby pracujące głównie na pełny etat, to jest ta niebieska kreska, ta liczba maleje. Tak? Ta liczba maleje. I to jest niepokojące, bo zazwyczaj ta liczba maleje w kryzysach. Zwróćcie uwagę, tylko sobie gdzieś tutaj kliknę, bo nie kliknę. O, tak też nie. Tutaj w każdym razie widać, tak? Rynek spada. Kiedy mamy kryzys, to są zawsze te szare strefy, to liczba osób zatrudniona głównie na full-time job, no, maleje. Podobnie tutaj. Oczywiście tutaj jest też ciekawa sytuacja, gdzie w 1994 mieliśmy tą mocny spadek, ale w większości przypadków tak to działa. I to już od pewnego czasu jest. Podobnie rośnie nam relacja, czy jakby udział osób, które pracują częściowo na part-time job w zatrudnionych ogółem. To jest ta przerywana kreska. No i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Rośnie nam ogólnie bezrobocie. Natomiast na razie Fed zakłada, że to bezrobocie się zatrzyma.
Natomiast pamiętajcie, że wzrost zatrudnienia to daje taką swobodę w gospodarce, bo ludzie czują się pewni, kupują więcej, wydają więcej. Natomiast spadek zatrudnienia powoduje, że część osób zaczyna bardziej oszczędzać albo nie spłaca swoich zadłużeń. No, ogólnie staje się rynek bardziej wrażliwy. I ta wrażliwość jest kluczowa, żeby zrozumieć, o co mi chodzi. Jakby idea rynku finansowego nie polega na tym, że zawsze mamy rację co do tego, że to jest ten moment, w którym coś się ma wydarzyć, tylko przygotowanie do tego, że rynek jest bardziej wrażliwy na to, że coś się może wydarzyć. I wzrost bezrobocia, zmiana struktury zatrudnienia z full-time job na part-time job, to jest wzrost wrażliwości rynku, takiej kruchości tego rynku, bo wystarczy troszeczkę więcej niepokoju i ludzie zaczynają na przykład jeszcze mniej wydawać, a firmy zaczynają mieć mniejsze przychody. Gospodarka wolniej krąży, czy pieniądz w gospodarce wolniej krąży, więc na to zwracajcie uwagę. Dalsze pogarszanie się tych danych może wskazywać jakieś problemy. A przypomnę cały czas, jeżeli chodzi o tutaj relacje rentowności 10-letnich obligacji do 3-letnich bonów oraz 10-letnich obligacji do 2-letnich obligacji, cały czas jest poniżej zera, co jest jakby krótko mówiąc wskazówką, że rynek czeka na jakieś zatrzymanie, kryzys lub cokolwiek takiego. Sygnalizacją jest najczęściej wyjście powyżej zera, tak? Czyli tutaj czekamy na moment, w którym zacznie się oczekiwanie normalizacji, czyli po prostu rentowności długoterminowych obligacji będą znowu wyższe niż krótkoterminowych rentowności. Wracając do kalendarza makro, tutaj wnioski o zasiłek dla bezrobotnych i to właśnie to jest ciekawe, że w czwartek, nie, w środę są publikowane te dane, natomiast właśnie zwykle unemployment claims są w czwartek, a w czwartek tego nie ma. Podejrzewam, że jest wolne, aha, nie podejrzewam, tylko na pewno, przecież mamy 4 lipca, czyli tutaj Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, to jest oczywiście dzień wolny od wszelkiego handlu. W Stanach Zjednoczonych banki pozamykane, rynek walutowy też jest bardzo mocno okrojony. O, widzicie, mówiłem to wyłączone i teraz się wszystko tutaj wyjaśni. Tak, więc tutaj mamy w Kanadzie mamy 1 lipca, a w czwartek tutaj mamy wolne. Independence Day. Ok, więc generalnie w czwartek będzie wolne, w piątek tutaj NFP, czyli zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, stopa bezrobocia, te wszystkie dane, które mają ogromny wpływ na wahania. Rynek zakłada, że 4% będzie stopy bezrobocia w tym nadchodzącym tygodniu. Im wyższa wartość zostanie opublikowana bezrobocia i im niższa wartość non-farm payrolls, tym gorzej. I do tego wszystkiego dodajemy sobie jeszcze tutaj wzrost wynagrodzeń. Cały czas jest bardzo wysoki, co napędza obawy o wzrost inflacji. I jeżeli będzie taka sytuacja, że wzrost inflacji faktycznie będzie ryzykiem i nawet te ceny będą rosły dalej, mocniej, szybciej, czyli pojawi się ta druga fala inflacji przy jednocześnie wzroście bezrobocia, to jest najgorszy scenariusz, jaki sobie może Fed wymyślić, ponieważ nie stłamsi się inflacji, a wysokie stopy procentowe doprowadziły do bezrobocia. No więc tego Fed nie będzie chciał robić. Będzie starał się oczywiście jakoś to ograniczać. Natomiast na razie wiemy o tym, że do mniej więcej września, października, czyli do wyborów w Stanach Zjednoczonych niewiele się zmieni w polityce Fedu. Jeżeli chodzi o oczekiwania na temat stóp procentowych, być może pojawi się jedna obniżka stóp procentowych, jeżeli dane na to pozwolą. Prawdopodobieństwa wskazują na to, że pierwszej obniżki możemy spodziewać się 18 września, więc tak jak mówię, jeżeli tutaj dane na to pozwolą, czyli inflacja utrzyma się niska, a jest na to szansa o tyle, że jeszcze baza się nie zdąży mocno zmienić, no to tutaj ta obniżka stóp procentowych mogłaby się pojawić tak tuż, tuż przed wyborami. Więc tak wygląda przegląd makro, jeżeli chodzi o nadchodzące wydarzenia. Natomiast z perspektywy jeszcze rynków tutaj i odnosząc się do tego rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, to tutaj warto zauważyć, że jeżeli chodzi o sam rynek, to on po prostu wpadł w pewną stagnację może, a nie ma tutaj jakiegoś kataklizmu, bo zauważcie, że jeżeli chodzi o na przykład relacje między domami, które są na sprzedaż, a tymi, które są sprzedawane, to rośnie liczba domów wystawionych na sprzedaż, a natomiast ta liczba domów sprzedanych jest stabilna. Więc tak historycznie patrząc, jak rynek tutaj spadnie znowu gdzieś w okolice poziomu typu kilkaset tysięcy sztuk, tak?
bo teraz mamy wartość 139 tysięcy, no to minimum było 58 tysięcy, jakby różnicy między tym, ile domów jest na sprzedaż, a tym, ile się sprzedało. No to zauważcie, że w 2008 roku była tak dramatyczna sytuacja, że nawet była wartość ujemna. To jest ciekawa, ciekawa rzecz, czyli domów się tutaj, bo tu odejmujemy domy sprzedane od domów wystawionych na sprzedaż, czyli też wystawionych na sprzedaż po prostu było tutaj mało. Dobra, ale idąc dalej, też warto zwrócić uwagę na opóźnienia w płatnościach kart. W tym artykule bodaj też, albo to Gamon mówił tylko w materiale wideo, to chyba było w ten sposób. Pojawiły się już informacje, że niestety wśród ludzi młodych jest bardzo duży odsetek niespłaconych właśnie, czy jakby opóźnienia w spłacaniu kart kredytowych, co jest oczywiście negatywne. No tutaj macie bardzo dużo danych, więc zachęcam do tego, żeby je sobie przejrzeć. Natomiast ogólnie to tylko pokazuje, że rośnie jakby niepewność na rynku, więc nie jest to oczywiście sygnał do tego, że tutaj jakaś zapaść będzie. Natomiast jest to informacja o tym, że wrażliwość rynku rośnie. Analizę zacznijmy od polskiego złotego. Konsolidacja, krótko mówiąc. Wyjście powyżej 4,06 otworzy drogę do wzrostów, a na razie jesteśmy wewnątrz konsolidacji. Teoretycznie z potencjałem do wzrostów, ponieważ utrzymaliśmy się powyżej 3,9780, 3,98. Ale dopóki nie wybijemy ponownie 4,06, to te wzrosty są bardzo pod znakiem zapytania. Euro do polskiego złotego, tutaj też zejście dość głębokie po tym, jak rynek naruszył overbalance. I teraz zachowaliśmy ten poziom 4,30, co jest pozytywne jakby z perspektywy scenariusza wzrostowego, ale tutaj ponownie rynek musi wybić się powyżej 4,33, aby można było mówić o wzrostach. Tak, z takiej bardzo szerokiej perspektywy jesteśmy w ogóle na polskim złotym na bardzo ważnych wsparciach i to wszędzie. A rynek ładnie reaguje, ale może być właśnie taka konsola, która w tym przypadku trwała 2 lata, prawie 2 lata trwała konsola, zanim rynek wybił. I to wybił kiedy? Kiedy była pandemia. Też w takim bardzo silnym, stresującym środowisku. Więc dopóki się nie pojawi takie środowisko, a ono się może pojawić w sumie bardziej na jesień, no chyba, że teraz jakieś jeszcze problemy w Europie, no ale to problemy w Europie uderzą w euro, a polski złoty się może wtedy nawet trochę umocnić. Więc no tutaj dopiero wzrosty powyżej 4,33 znowu pokażą, że jest jakaś słabość polskiego złotego i ruchy na północ. Franek do polskiego złotego i tu jest ciekawostka, no bo ja zakładałem, że wyjście powyżej 4,51 otworzą drogę do nowego trendu wzrostowego. No i tak się dalej może wydarzyć, bo na razie zrobiliśmy tylko korektę i jeszcze utrzymaliśmy poziom 4,4670. No i to ładnie widać na wykresie 4-godzinowym, że tutaj rynek dalej broni tego wsparcia. No ale sygnałem do wzrostów znowu będzie wybicie powyżej 4,52, bo na razie rynek zrobił bardzo taką systematyczną, w sumie stosunkowo silną korektę, robiąc taką linię trendu. Więc wyjście powyżej linii trendu, wyjście powyżej 4,5130 otworzy drogę znowu do wzrostów i biorąc pod uwagę zachowanie wcześniejsze, no to tutaj ta perspektywa jest. Fund do polskiego złotego. Też wybijając powyżej poziomu 5,1480 załamał trend, czy otworzył sobie nawet przestrzeń do wzrostu w kierunku 5,23. Nie udało się tego osiągnąć. No i teraz z powrotem korekta w kierunku 5,0690, 5,0680. Znowu wyjście powyżej 5,12 będzie sygnałem do wzrostów. Czyli ogólnie zwracam uwagę na poziom z 24 czerwca na wszystkich parach walutowych z polskim złotym. Maksimum z tego dnia będzie sygnał, czy wybicie maksimum z tego dnia będzie sygnałem do wzrostów. Jeżeli chodzi o amerykańskie indeksy, jeżeli chodzi o Nasdaq, tutaj była próba zaatakowania wysokich poziomów, tam ponad 20 tysięcy punktów, jeżeli chodzi o notowania w XTB, więc tutaj rynek spróbował to zrobić i stworzył taki podwójny szczyt, bardzo mocno zamykając się podażowo, też przy zwiększonym wolumenie. Więc tu wygląda na to, że rozpoczynamy jakąś korektę faktycznie na rynku amerykańskim. Ja w zeszłym tygodniu Wam wspominałem, że gdzieś w okolicach poziomu 20 tysięcy punktów będę szukał okazji do shorta. Tam dwa razy były okazje na krótkim terminie, ale ostatecznie rynek potrzebował właśnie tak silnego podbicia i dopiero korekty.
przynajmniej na razie, cały czas rosła dywergencja między amerykańskim dużym indeksem Nasdaq a małym Russellem. A teraz to ciekawe, zobaczcie, gdzie zamknął się w piątek Russell, a gdzie zamknął się Nasdaq. A więc tutaj znowu pojawia się różnica, ale w tym razem na korzyść ewentualnie longów, bo tak to wygląda, że tutaj rynek jakby na małe spółki się przerzucił z dużych. Taka rotacja też może mieć miejsce ze względu przede wszystkim na to, że po prostu wyceny spółek technologicznych są wysokie, spółek mniejszych są niższe, więc też taka różnica może być. Jeżeli by faktycznie miały być spadki, to kolejnym takim ważnym poziomem wsparcia jest wybicie 19670 punktów lub 19500. Ten przedział tutaj jest dość duży, ale ja zakładam, że przede wszystkim 19680 będzie realizacją podwójnego szczytu. I tutaj jakby perspektywa prospadkowa robi się nam w stronę około 50% tejże fali wzrostowej, która miała miejsce. A te 50% wypada w okolicach 18700. Więc tutaj dla mnie to jest takie najciekawsze miejsce, do którego rynek może aktualnie zrobić korektę. To nie jest dużo. Z tego miejsca to jest 7,8%, bardzo podobnie ile miało miejsce tutaj, bo to było 8,9% i też chyba tutaj była podobna wartość, a nie, to było 12%, to było więcej. Więc generalnie taki mniej więcej cel bym widział dla spadków. Po drodze jeszcze z takim ważnym poziomem na 19,100, 19,200, czyli ta konsolidacja od góry. To są takie znowu miejsca, gdzie może się zakończyć ta fala spadkowa. Więc na razie czekamy. Najbardziej ciekawa to jest właśnie 18,800. I świecowo wygenerowany został sygnał sprzedaży na wykresie klasycznie podwójny szczyt, więc to wszystko wskazuje na to, że faktycznie ten ruch spadkowy może mieć miejsce. Ruch był też sowity, bo to 370 punktów. Na S&P 500 tutaj podobnie. Rynek spróbował zaatakować te szczyty i mocny spadek przy dużym wolumenie. Na razie jeszcze nie udało się pokonać 5512. No a to jest potrzebne do tego, żeby wybić z tego zakresu oraz zrealizować podwójny szczyt, a wtedy otworzymy sobie drogę najpierw do poziomu 5446, a później w okolice 5350 do 5380, czyli też taka konsolidacja. Więc też warto mieć to z tyłu głowy, bo może dać nam dość fajne ruchy. Cały ten ruch, też 50%, to daje nam 5270, więc nawet niżej. A ja bym zwracał przede wszystkim uwagę na te poziomy. I to taki ten zakres jest troszkę szerszy, a mniej więcej w tym rejonie końca korekty, które tutaj się nam szykuje na wakacyjna. Nie było silnej sprzedaży w maju, więc może teraz jakaś korekta w lipcu by się przydała. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, tutaj dalej rynek trochę najsłabszy, dalej w tym trójkącie, więc jeżeli Nasdaq i S&P 500 będą spadały, a tutaj będą wzrosty, to tylko będzie pokazywało, że na razie trwa korekta na rynku, a nie mamy jakiejś dużej bessy. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rynek spadł tutaj w okolice poziomu 38800 i to będzie nawet trudno mówić o jakiejś większej korekcie. To po prostu będzie pauza w ruchu wzrostowym i to jeszcze w formie trójkąta. Cała ta fala wzrostowa swoje 50% ma 36370, ale ona jest nieporównywalna w ogóle z tym, co jest na S&P 500, bo tutaj dołek mamy w kwietniu, a na Dow Jonesie dołek w kwietniu to jest tutaj, więc rynek już zniósł w ponad 70%, nawet zostało 78,6%, więc no tutaj mamy po prostu trójkąt i na razie rynek jeszcze z niego nie wybił żadną ze stron. Niemiecki DAX natomiast tutaj czekamy na wybory we Francji, francuski kakaron jest bardziej zaniepokojony oczywiście niż niemiecki DAX, natomiast z perspektywy samego DAX-a, jeżeli Stany Zjednoczone zaczęłyby spadać, to DAX będzie prawdopodobnie pod presją, także podażową. Przypomnę też, żeby warto sobie obserwować po prostu korelację między obligacjami a giełdą amerykańską. W środku tygodnia w podsumowaniach sesji wskazywałem na to, że na obligacjach mamy spadki, jeżeli chodzi o cenę, czyli rentowności rosną, a korelacja jest na razie dodatnia, więc to powinno gdzieś wywołać jakąś presję na rynku, a także akcyjnym. No i na razie ona się gdzieś pojawia. Jeżeli chodzi o same obligacje długoterminowe, z kolei no bardzo silny spadek miał miejsce w piątek. Przede wszystkim rynek znowu zszedł poniżej 93,29. Zgodnie z tym, co mówiłem do tej pory, utrzymanie się powyżej 90,50 to cały czas zwiastuje trend wzrostowy. Więc teraz jakby gdzieś się pojawiła jakaś świeczka z cieniem od dołu, byłby to sygnał do wzrostów na TLT, no ale na razie no, ta świeczka jest potężna, jeżeli chodzi o spadki. Co więcej, wydarzyła się po tym, jak do
obligacji długoterminowych, do tego właśnie ETF-a, był największy napływ do funduszy ETF właśnie. Więc znowu, w dość nietypowym momencie pojawiły się takie spadki. Więc tutaj obserwujemy poziom 90-50, jego wybicie dołem będzie załamaniem tego impulsu wzrostowego, który się pojawił. No i będzie oznaczało tak naprawdę dość niebezpieczną rzecz, bo tutaj rynek wyglądał bardzo wzrostowo, zresztą przez całe 2 miesiące o tym mówiliśmy. Tutaj też to wyglądało nieźle, po czym nagle mamy spadek. Jednocześnie to wszystko wydarzyło się na poprzednim dołku, więc z tej perspektywy to może nawet zwiastowało, że będą jakieś spadki na obligacjach dalej. A no to jest ciekawe. Obserwujmy na razie, będę to aktualizował także w środku tygodnia. Jeżeli chodzi o surowce, albo może zanim do tego, to przejdźmy do indeksów jeszcze polskich. Jeżeli chodzi o WIG20, tutaj było bardzo optymistycznie. Rynek sobie wciągnął pomalutku do góry. Co ważne, robił to w takim stylu, który jest bardzo wyniszczający dla shortujących. Czyli co chwilę pojawiały się okazje do sprzedaży. Ja wielokrotnie chyba miałem 2 razy okazję mówić o tym, że tutaj pojawiły się takie świecowe sygnały podażowe, tylko no, rynek musi wygenerować jakiś sygnał jeszcze mocniejszy, na razie on się po prostu nie pojawiał. Więc w sumie cały czas budziło to niepokój, a jednocześnie rosło. Więc kapitał cały czas napływał jeszcze tutaj na polskie akcje. Na wykresie dziennym wybiliśmy poziom 2500, 2520. To są teraz wsparcia. Jesteśmy ponownie w ruchu wzrostowym, tak naprawdę po tym, jak rynek wybił 2468. I z tej perspektywy tak długo, póki jesteśmy powyżej 2500 punktów, to w ogóle moim zdaniem trwa bardzo silny ruch wzrostowy. Dopiero spadek poniżej 2488 wskaże, że coś tutaj się dzieje nie tak. No a z tej perspektywy kolejne opory to mamy 2620 punktów. Oczywiście jeżeli na giełdzie w USA będą spadki, no to tutaj ta presja podażowa też się powinna pojawić. No nie da się ukryć, że jednak WIG20 jest cieniem innych giełd często, chociaż udawało mu się czasami mieć przebłyski. MWIG40 tutaj z kolei, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację, ja w środku tygodnia miałem taki problem, że na WIG20 były wzrosty, na SWIG80 też, a na MWIG40 były problemy. Nie było możliwe realizowania tej formacji głowy z ramionami, ale ja Wam przypomnę, bardzo podobna sytuacja miała przez długi czas między SWIG80, gdzie był taki RGR, a innymi indeksami. Tam też podobnie to wyglądało, więc może tutaj po prostu ten czas jest potrzebny. Na razie póki co rynek utrzymał trzykrotnie 6416 punktów, co jest też pozytywne. Dopiero spadek poniżej rozpocznie jakiś większy ruch. Dopóki jesteśmy powyżej tego poziomu, no to zgodnie z tym, co się dzieje na WIG20, można by było oczekiwać wzrostu. W ogóle ciekawe jest to, jak rozbieżne są indeksy amerykańskie, europejskie, polskie. Wszystko się gdzieś rozjeżdża. A więc spadek poniżej 6420 otworzy drogę do spadków. Wyjście powyżej poziomu 6540 otworzy drogę na nowe szczyty lokalne, bo to nie są, chociaż nie, to są historyczne, na historyczne szczyty. A na SWIG80 z kolei mówimy cały czas o kasowym rynku, a nie total return, czyli tutaj nie uwzględniamy dywidendy. Bardzo ładnie rynek wybił powyżej 24720 taką zdecydowaną świecą i później było tylko coraz to wyżej. Najgorzej wyglądało w środę 26 czerwca, gdzie pojawiła się na poprzednim szczycie świeczka z dużym obrotem, ale to zostało też wybite górą. Więc na razie hossa trwa, tutaj też sygnał ze strategii Multi Moving Averages. No, wsparcie udało się określić, na którym rynek zareagował, a pomyliłem się co do samego nastawienia, bo zakładałem, że to będzie korekta, a wygląda na to, że to będzie impuls, aczkolwiek jeszcze szczytów nie wybiliśmy. A może równie dobrze od poniedziałku być mocny spadek i wtedy będę miał w cudzysłowie oczywiście rację, bo nie o rację chodzi. Chodzi o to, żeby zawsze szukać tej przewagi swojej statystycznej. I tak jak na wsparciach oczekiwałem tego, bo to statystycznie dawało mi tam jakąś szansę na wzrosty, natomiast później po prostu nie było sygnałów, które można było wykorzystać do sprzedaży, więc zawsze o tym pamiętajcie, że tak naprawdę tu chodzi o to, żeby mieć przewagę w dłuższym terminie, a nie rację. No i jak surowce? No i tutaj jestem najbardziej zaniepokojony, bym może nawet powiedział. Cały czas na miedzi mamy ruchy spadkowe. Ja wiem, że tutaj rynek zareagował na tym wykresie 4-godzinowym na 9540, no ale dajmy na to, co to za reakcja przy tym, jak WIG20 jest na szczytach, tak? Chiński indeks też cały czas spada, więc tutaj
To nie są jakieś kosmiczne spadki, silne, ale jednak cały czas systematycznie mamy coraz to niżej. No to nie jest środowisko jakieś mega pozytywne dla rynku miedzi. Wydaje się, że rynki giełdowe są trzymane czymś innym niż jakby rozwojem z perspektywy surowców. Sama miedź, jeżeli chodzi o swoje potencjalne wzrosty, tak jak ten poziom macie tutaj wyrysowany, 9716, wybicie tego w górę znowu da jakąś szansę, a na razie kierujemy się w stronę 9161 moim zdaniem. Srebro, tu z kolei wahamy się, na srebrze i złocie nie mam jakiegoś wybitnego zdania, cały czas jesteśmy w jakichś konsolidacjach, nie chcę mówić w którą stronę rynek co zrobi, bo w ostatnim czasie po prostu będąc w tej konsolidacji to raz buja w jedną, raz buja w drugą, więc najważniejszy poziom wsparcia, który warto obserwować na srebrze to cały czas jest poziom 28,70, jego wybicie będzie negatywne, kolejne wsparcie, które tutaj rynek mógłby wtedy przetestować to jest 27,70, natomiast na złocie trwamy w konsolidacji i spadek poniżej 2280 otworzy drogę do niższych poziomów 2150, 2136. To są takie poziomy, na które warto zwracać uwagę, czyli tak naprawdę ten lokalny szczyt połączony z konsolidacją. Gaz naturalny, tu rynek pogłębia korektę. W zeszłym tygodniu bodaj mówiliśmy sobie o wsparciu na 2,78, którego wybicie byłoby sygnałem do spadków dalszych. Ja wtedy uważałem, że to jest takie fajne miejsce, żeby spróbować dołączyć do ruchu wzrostowego. Rynek dwa razy odbił, ale ostatecznie zanegował. Zwłaszcza, że tutaj na wykresie godzinowym też przepięknie to widać, jak rynek po przebiciu przetestował to od drugiej strony, więc bardzo ładnie technicznie chodzi. A to pokazuje nam przestrzeń do tego, że na razie przynajmniej nie widać siły, która mogłaby odwrócić ten gaz, jeżeli by się miała pojawić, to w okolicach 2,56, czyli tego poziomu mogłaby się pojawić. Jak nie, jak zostanie wybite, wtedy wracamy w okolice nawet 2 dolarów. Prawa do emisji CO2 tutaj reagują na 65,78, ale też przestały być jakieś teraz wybitnie ciekawe. Natomiast ropa. Ropa dotarła do tego miejsca, które mieliśmy wyznaczone, czyli ten szary prostokąt i mocno na niego zareagowała, co jest niepokojące, ale wciąż w ramach trendu jesteśmy w ruchu wzrostowym. Dopiero spadek poniżej 80-18 zmieni nastawienie na spadkowe, a tak cały czas okazje do wzrostów należałoby wykorzystywać do kupna. Ja też mówiłem w czwartek o spółkach energetycznych na YouTube Squabera, link znajdziecie też w opisie. To jest o tyle istotne, że Buffett też zainwestował gdzieś tam w spółki energetyczne, wydobywcze. Tutaj jak sobie wejdziecie na YouTube Squabera.com, to tutaj znajdziecie właśnie ostatni webinar. Buffett uważa, że jest giełdowy szczyt. I właśnie to jest bardzo ciekawe, że łączy się wiele rzeczy w jedno i wygląda na to, że Buffett po prostu próbuje się zabezpieczyć na poczet jakiegoś dużego ryzyka, które może być przed spółkami z giełdy ogólnie technologicznej widoczne. Tam analizuje 5 spółek z energetyki, w tym PKN Orlen, więc serdecznie zachęcam, link znajdziecie w opisie. Zanim przejdziemy dalej do kolejnych materiałów, do kolejnych instrumentów, zapraszam Was gorąco na trzecią edycję Squabber Invest Day w Gliwicach 7 września 2024 roku. Organizujemy to przy współpracy z grupą EUWIG, to jest jedna z największych grup programistycznych w Polsce, informatycznych. Będziemy mieli okazję też spotkać się z przedstawicielami Biura Maklerskiego, Alior Banku oraz CMC Markets. Być może jeszcze inni partnerzy dołączą, ale co najważniejsze, to nie o partnerów chodzi sensu stricte, ale o ten networking oraz wydarzenie, które cieszy się ogromną, ogromną aprobatą. Dajcie znać, kto był na poprzednich dwóch edycjach lub na jednej z tych dwóch edycji. Jak było, czy warto przyjść na taki Squabber Invest Day, a w tym roku zrobimy to specjalnie w siedzibie EUWIG, żeby było bardziej przestronnie, będzie grill, będzie przez cały dzień od 9, bo tak zaczniemy, w sensie o 9 tam jest rejestracja, na spokojnie się schodzimy, kawa, rozmowy, do 19 jest taki czas zorganizowany, a po 19 na spokojnie, już wtedy taki do północy, taka część nieoficjalna, w której możemy sobie jeszcze więcej porozmawiać, ale przede wszystkim jest to spotkanie z ciekawymi ludźmi. Ja też jestem jeszcze w trakcie organizacji, nazwijmy to agendy, a natomiast liczę na to, że będą bardzo ciekawe osoby, które
które będziecie chcieli porozmawiać po prostu. Szczegóły wkrótce, natomiast miejsc nie jest dużo, bo zwykle robiliśmy 100, ale w związku z tym właśnie, że udało się znaleźć partnera w postaci grupy Elvi, która też udzieliła swoją siedzibę do tego, żeby to wydarzenie miało miejsce, zrobimy wydarzenie na 250 osób, być może troszeczkę więcej jeszcze zmieścimy, ale generalnie na razie zamkniemy zapisy przy 250. Zostało, no na razie jeszcze sporo, bo dopiero zaczynamy, tak? Pierwszy raz mówię o tym oficjalnie. 234 miejsca jeszcze są. W każdym razie, jak ktoś był ostatnio, chce przyjść i jeszcze mu brak agendy nie przeszkadza, to zdecydowanie warto to zrobić jak najszybciej, żeby po prostu zabezpieczyć sobie miejsce. Wyjątkowo, czy jakby pierwszy raz, robimy to odpłatnie za symboliczną kwotę 197 zł, bo chcemy po prostu pokryć lepiej budżet. No, jak ktoś nam zostanie z tego budżetu po rozliczeniu kosztów, po prostu zdeponujemy to na jakiś rachunek charytatywny, wybierzemy go wspólnie, a bo tutaj nie chodzi o to, żeby to nie jest komercyjne, tak? To żebyście mieli jasność, od pierwszego wydarzenia zawsze Squabber Invest Day był nie był wydarzeniem komercyjnym, był wydarzeniem, spotkaniem członków Squabbera Premium. No tutaj skala jakby tego wydarzenia, gdzie tam 250 ludzi już chcemy zgromadzić, jest na tyle duża, że chcemy mieć pewien bufor w działaniach. Więc my tutaj się na to składamy, wy się na to składacie, robimy fajną imprezę, partnerzy nam się składają i spotykamy się razem po to, żeby podyskutować o rynkach finansowych, poznać się lepiej, zrobić networking, poznać fantastycznych ludzi, ale także tych, których zorganizuję, żeby przyszły i z wami porozmawiali, czy to w formie wykładu, czy właśnie w formie networkingu. W poprzednich edycjach był Rafał Glinicki, Bartek Szyma, jeżeli chodzi o przedstawicieli takich bardzo rynkowych. Wcześniej zrobiliśmy troszeczkę inaczej, był Jacek Kubrak czy Michał Wosik, a teraz będzie jeszcze, myślę, że troszeczkę inaczej, aczkolwiek z Michałem Wosikiem rozmawiałem też na 90% będzie Jacek Kubrak. Też tutaj planujemy porozmawiać o bardzo ciekawej branży, ale może jeszcze nie zdradzę szczegółów, bo pracujemy nad tym, żeby miał fajnego partnera do dyskusji. Więc szczegóły wkrótce, natomiast zapraszam do tego, żebyście dołączyli już dziś, żeby to miejsce było zabukowane, bo tak jak mówię, nie ma ich dużo. 234 zostały na dziś, a tak jak mówię, wszyscy, którzy z którymi rozmawiałem w poprzednich edycjach, byli zadowoleni, chcieli przyjść kolejny raz, więc mam nadzieję, że spotkamy się w Gliwicach 7 września na Squabber Invest Day. Wracając do analizy, najpierw sobie zwróćmy uwagę na Pallat, żeby kończąc metale. Mieliśmy dość ciekawą sytuację, bo rynek nie chciał wybić poprzedniego dołka. Tutaj nastąpiło podbicie, zanegowanie. No i teraz z perspektywy wykresu 4-godzinowego tutaj mamy układ prowzrostowy. Tu można powiedzieć, że mamy fajny układ prowzrostowy. Rynek zrobił 61,8-50%. No tu wygląda ładnie. Tak długo, póki rynek jest powyżej 900 dolarów, to wygląda to na dalsze wzrosty, a oporem, no tutaj mamy niestety ten już przetestowany, więc zakładam, że ten zostanie wybity i ponownie oporem stanie się 1102 dolary, czyli poprzedni lokalny szczyt, no a następnie poprzedni 1200, więc na razie celujemy w 1100 dolarów na rynku palladu. Jeżeli chodzi o platynę, tutaj, platyna z kolei, ona wyglądała ładniej w pewnym momencie, kiedy srebro spadało, platyna rosła, teraz to w sumie nie zmieniło się za wiele, bo 1000 dolarów 24, czy 1024 dolary trzyma nam na razie cenę, więc tutaj bym powiedział, że sytuacja jest mniej klarowna, więc na srebrze, na złocie mamy wsparcia, które jak pokonamy, no to będziemy spadać, a z kolei pallad radzi sobie dobrze, bo wygenerował sygnał wzrostowy, platyna z kolei nijak, więc bardzo duży misz-masz, jeżeli chodzi o rynki metali. Natomiast jeżeli chodzi o towary rolne, tu kukurydza mocno spadła, czyli no dobrze sugerowałem wam tutaj sytuację z tydzień temu i w sumie dwa tygodnie temu też, bo rynek nie miał siły do wybicia. Nie spodziewałem się takiej fali spadkowej, no ale z rynkiem się nie dyskutuje. I co ciekawe, to może być fala kończąca tak swoją drogą, ale na razie jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Bo rynek dochodzi do szczytów z konsolidacji między 2,14 a 2,20. I to jest o tyle istotne, że wcześniej no, ta konsolidacja ona wynikała także z kosztów produkcji, no ale teraz mamy tą sytuację, że jednak koszty produkcji są wyższe. Więc jesteśmy bardzo blisko, a nawet rynek to już przetestował te 400, 393,
Więc łapanie może spadających noży to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale z kolei, jeżeli rynkowi udałoby się ponownie wyjść powyżej 420 dolarów, to z perspektywy wykresu godzinowego czy 4-godzinowego byłoby to odwrócenie tej mocnej spadkowej świecy z piątku. Więc na to warto zwrócić uwagę, ale dopóki to się nie wydarzy, to kupowanie jest kupowaniem spadających noży, więc tutaj ryzykownie. Ale zwracam uwagę, bo może być to taki moment przełamania. Często tak bywa, że rynek musi wystraszyć, być może nawet musi zejść głębiej. Takim drugim wsparciem, do którego mógłby zejść w dość krótkim czasie, to jest 350. Tutaj mamy taki szczyt, też mogłaby cena tam dojść i dopiero odbić. Ale na razie jeszcze niech pokażę jakąś siłę, bo do tej pory to jest tylko i wyłącznie jakieś rysowanie przyszłości. Cukier natomiast wzbija się wyżej, tutaj ten kanał zaczyna się rozpędzać w górę, mamy wybicie górnego ograniczenia tego kanału, więc to jest też sygnał wzrostowy i na razie powinniśmy oczekiwać prawdopodobnie testów tutaj z powrotem rejonów 614, czyli ten scenariusz spadkowy sprzed 2 miesięcy, jemu się nie udało zrealizować, o tym też już później mówiłem, że to nie przeszło w tą stronę, w którą oczekiwaliśmy, no a teraz rysuje się nam znowu trend wzrostowy, więc ciekawie, że na cukrze mamy wzrosty, na kukurydzy spadki, a jak kakao? No kakao to w ogóle w konsoli tutaj nie mam nic ciekawego do powiedzenia, znaczy w konsoli takiej szerokiej, a jak kawa, no też stoi w miejscu, tutaj też za bardzo, no co bym nie powiedział, to jest takie bardziej konsolidacyjne. Pszenica, o tutaj trochę ładniej, na tygodniowym wykresie rynek reaguje na wsparcie, na dolne ograniczenie konsolidacji. No, jeszcze na wykresie 4-godzinowym zerknijmy. Tutaj mamy załamanie trendu. Rynek wybija powyżej 551, testuje to. Więc tutaj mamy okazję na longa ze stoplosem poniżej 533, a z celami pierwszymi na 600, bo tutaj mamy takie bardzo fajne wsparcie, które nie zostało przetestowane od drugiej strony. Więc na razie zakładam, że będziemy mieli ruch wzrostowy w górę. Tylko sobie to wyrysujemy. Tak, czyli tutaj stąd, gdzieś w górę. Tak mniej więcej w tę stronę 600 przed nami. Oczywiście negacją jest spadek poniżej 534. Jeżeli chodzi o soję, tu z kolei na wykresie no też takie duże wahania w jedną, w drugą stronę. Tutaj trochę mniej pozytywnie, bo na tej pszenicy to przynajmniej był układ do odwrócenia, a na wykresie soi była próba wzrostowa i nisko zamknięte. Wyjście powyżej 1167 będzie sygnałem do wzrostów. Wtedy rynek dokona załamania trendu spadkowego, a dopóki tego nie zrobi, no to dalsze spadki. Zobaczmy, dokąd rynek mógłby jeszcze próbować się obsuwać niżej, bo jesteśmy już na ciekawych miejscach. Cały czas 1059, a później 1016 przed nami. Bawełna, tu z kolei, no rynek na razie podąża zgodnie gdzieś tam z założeniami, czyli było podbicie, przetestowanie szczytu i teraz pytanie, czy tu będzie odwrócenie trendu? Czy też nie, no ten piątek, no duże umocnienie dolara spowodowało to, te problemy, tak trochę sentyment pojawił się risk off w piątek, ten szczyt wybity potencjalnie mogłaby być to głowa z ramionami, tak, czyli tutaj spadki. A tak, taka głowa z ramionami i później wyjście w górę, mogłoby tak być. A zwłaszcza jak jeszcze sobie weźmiemy Fibonacciego, to tak na oko widzę, że to jest 50%. No, dobite do 61,8, miejsce fajne. Powiedziałbym tak, spadek poniżej 71,30 zmieni taką bardzo agresywną okazję na znowu dalsze spadki, ale jeżeli mielibyśmy ryzykować łapanie spadających noży, to tutaj ma to sens ze stop lossem poniżej 71,20. No i z szansą na powrót do konsolidacji, czyli z powrotem nawet do 92-93. Tak wyglądają towary rolne z kolei. Na Bitcoinie cały czas mamy konsolidacyjnie. Rynek próbował spadać poniżej 60 tysięcy. Zostało to na razie wybronione. Sygnałem do wzrostu będzie wybicie 63 358, czyli poprzedniego maksimum tego outside bara. Na razie rynek stanął w konsolidacji, no bo stanęliśmy w tym ruchu wzrostowym, nawet nie udało, czy w tym ruchu spadkowym, nie udało się nawet wybić 50%. Tutaj, owszem, jak sobie zmierzymy, to jest pewnie 61,8, ale
tutaj jakby z perspektywy tego najmocniejszego impulsu, no 61,8, ale z perspektywy jakby tego mocnego spadku, to gdzieś tam w okolicach 50% trwamy. Więc na razie rynek stoi, czeka, ale tylko pozytywne jest to, że stoimy powyżej konsolidacji. A wybicie powyżej 63,450 będzie sygnałem znowu do wzrostów. Trochę lepiej wygląda to na Etherze, gdzie rynek wprawdzie też próbował spadać, ale zatrzymał się na 100-okresowej średniej oraz poprzednich dołkach. Jeżeli na giełdzie w USA będziemy mieli faktycznie spadki, no to tutaj prawdopodobnie kryptowaluty też się nie oprą. Natomiast wyjście powyżej 3487 będzie sygnałem ze strategii Multi-Moving Averages, ze stop lossem poniżej 3240, czyli poniżej lokalnego dołka przed wybiciem. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Zapraszam Was gorąco do wzięcia udziału w Squaber Invest Day już we wrześniu. Jeżeli jeszcze nie jesteście członkami Squabera Premium, to dołączcie. Skorzystacie dodatkowo jeszcze z możliwości właśnie wzięcia udziału w tym wydarzeniu, w tej konferencji, poznania się na żywo, zbudowania fajnych relacji. Wiele z tych relacji, które były budowane na poprzednich edycjach, wiem, że trwają do dziś. Więc serdecznie Was zachęcam i zapraszam, a teraz życzę Wam udanego tygodnia. Słyszymy się na podsumowaniu sesji już we wtorek w Squaberze, a przypominam w lekko zmienionej formie, gdzie będę mówił o tym, co widzę ciekawego, bez omawiania na bieżąco jakby wszystkich tych rzeczy, które się dzieją, bo po prostu tego jest za dużo, ale przede wszystkim chciałbym odświeżyć trochę tą formę, tak żeby to było jeszcze bardziej interesujące, przede wszystkim pod kątem okazji rynkowych. Więc słyszymy się we wtorek, a teraz Was zostawiam już z nowym tygodniem. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.